zapomniał. Wiele w tym roku osiągnęliśmy. Wiele zmian przyjmowało w tym roku i daliśmy radę. My daliśmy radę jako wielka rodzina. Z tego miejsca bardzo Wam wszystkim dziękuję za pracę, jaką włożyliście na dobro naszej Straży Pożarnej. Spotkanie opłatkowe udruchów strażaków Szczarnyjskiej Ochotniczej Straży Pożarnej uświetniły pokazy umiejętności ratowniczych dziecięcej grupy Iskierki. Pewnego słonecznego dnia zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, ale na szczęście były w okolicy nasze grupy Iskierki i udzieliły pomocy. Chwilę 98. Widzieliśmy, jak na misia spadło drzewo. Jesteśmy na ulicy Ogrodowej w Czarnie. Prosimy o pomoc. Co się stało? 98, jesteśmy na miejscu. Jedna osoba poszkodowana. Zaczynamy działać. Leki czy coś takiego? Strasz jest w drodze. Myślę, że dzieci pięknie przedstawiły naszą pracę codzienną i zdaniem osobom. Podczas spotkania, jak na mundurowych przystało, nie zabrakło postaw patriotycznych. Brygada Inki, czyli uczniowie gimnazjum, zaprezentowali umiejętności aktorskie, wcielając się w postaci żołnierzy wyklętych. Kolację wigilijną spożywano nie tylko w czasach pokoju. Polacy dzielili się opłatkiem wszędzie tam, gdzie rzuciła ich historia. W domach, carskich więzieniach, kazamatach, oflakach i stalagach. Obozach i łagrach, na polach walki i w powstańczych kryjówkach. Koniec wojny w 1945 roku nie był zakończeniem walk o wolną i niepodległą Polskę. Żołnierze nadal walczyli z sowieckim okupantem. Nie mogli wrócić do domu, aby spędzić wieczór wigilijny z rodzinami. Dzielili się opłatkiem w leśnych ziemiankach, wspominając tych, którzy polegli. Dziecku, pójdziesz w ten straszny czas. Muszę odejść, babciu, żeby chronić ciebie i siostry. Już kilka razy przychodzili po mnie. Nie mogę was dłużej narażać. A co będzie ze szkołą? Przecież tak marzyłaś, by móc uczyć się w gimnazjum. Dzień, w którym przekroczyłam progi gimnazjum, był najpiękniejszym dniem mojego życia. Nigdy go nie zapomnę. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Ale babciu, zobaczysz, skończy się ten straszny czas i wrócę do szkoły. Jeszcze będę się uczyć, ale teraz odchodzę do oddziału. Stój! Kto idzie? To ja, sanitariuszka. Żołnierze, wojna się skończyła, ale musimy walczyć z kolejnym okupantem. Sowieci zajęli nasz kraj i mordują polskich patriotów. Tych, którzy walczą o wolną Polskę. Nie możemy jeszcze wrócić do domów. Przybyła do nas nowa sanitariuszka.
Powstańmy i wysłuchajmy przysięgi żołnierza Armii Krajowej. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięga być wierną ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczpospolitej oraz rozkazom naczelnego wodza i wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszna, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim zadaniem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Usiądźmy. Przecież to nastolatka tylko. Śmieszny kołnierzyk przy sukience. Jeszcze bawiła się przed chwilką. Włosy zwijała tak na prędce. A tu przysięga, słowa wielkie. A ona przy nich całkiem tycia. W obliczu Boga walczyć będzie. Aż do ofiary swego życia. Już tatuś z mamą dali przykład. I czy jest wierna, patrzą z nieba. Śmierć czasem to powinno zwykła. Więc się zachowa tak jak trzeba. Jak to jest zabić nastolatkę? Dla zgasić w oczach, zamknąć usta. Przerwać marzenia, co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu. Spożyjmy kolację wigilijną. Podzielmy się chlebem. Abyśmy doczekali się wolnej Polski. Spotkajmy się w wolnej Polsce. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Kim jesteś? Opowiedz nam coś o sobie. Jestem z okolic Hajnówki. Mój tata był tam leśniczym. Pamiętam, był luty 1940 roku, gdy Sowieci nocą zabrali go z domu. Nie pozwolili nam się z nim pożegnać, chociaż tak bardzo prosiłyśmy. Tylko mama zdążyła wcisnąć mu do kieszeni kawał chleba i jabłko. To wszystko, co miał na tą długą drogę. Zaprowadzili go na bocznicę kolejową. Już tam stał pociąg, do którego po prostu wrzucano Polaków. Ludzie widzieli tam kierownika poczty, naszego nauczyciela, lekarzy, prawników. Nasz tata, jako leśniczy, także został uznany za wroga ludowej władzy i wraz z innymi wywieziony na Sybir. To straszne miejsce. W mrozie i głodzie, wśród chorób i terroru, ludzie musieli rąbać drzewa w syberyjskiej tajdze. Na dzień mieli tylko dwie kromki czarnego i wrześniowego chleba oraz miskę zupy z drób. Tylko najsilniejsi przetrwali. Chorych i słabych mordowano uderzeniem w kolby karabinów w tył głowy. Oszczędzali kule, sowieccy oprawcy. Lecz kiedy pojawiła się iskierka nadziei na utworzenie polskiego wojska, ruszył z armii generała Andersa do Iranu. Niestety, jego schorowane ciało i utęsknione serce nie wytrzymało tej długiej drogi. Zmarł na perskiej ziemi. Tam ma swój grób na żołnierskim cmentarzu. Kiedykolwiek będzie mi dane pomodlić się na mogile mojego taty. Maszerują cicho niby cienie, poprzez góry, lasy, sioła. Niejednemu wyrwie się westchnienie. Maszerują, taka ich dola. I idą, bo taki ich los. I ani żal, ani tęsknota. Z tej drogi nie zdoła zawrócić ich nic, bo to jest nasza piechota. A teraz za drugiego okupanta. Jeszcze nam nie oschła jedna krew. Po zdradziecku sięga nam do gardła i w tegi Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się Kat. Zmyliła się ruska hołota. Za Katyń, za Sybir, za mękę, za krew. Zapłaci nasza piechota. Burza, powiedz nam coś o sobie. Dzisiaj, trzymając opłatek w ręku, myślę o swoim ojcu, który zginął w Katyniu.
Był kapitanem Wojska Polskiego, dowódcą obrony Mławy we wrześniu 1939 roku. Dostał się do sowieckiej niewoli. Wywieźli ich wszystkich pociągami na wschód. Ostatni list dostaliśmy od niego w kwietniu 1940 roku. Miał datę prawie miesiąc wcześniejszą. Pisał, że modli się za nas. Prosił, abyśmy nie zapomnieli o tym, co najważniejsze dla Polaka. O Bogu, honorze i ojczyźnie. Żegnał się z nami. Wiedział, że nie wróci już do rodzinnego domu. Teraz wiem, że zamordowano go niedługo potem. Strzał w tył głowy zakończył życie polskiego oficera i żarliwego patrioty. Jego grobem stała się zbiorowa mogiła w ciemnym katyńskim lesie. Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko bieg piar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko bieg piar w oddali gdzieś gra. Opowiedz nam twoją historię. Jestem tutaj z wami i myślę o tym, że nie miałbym z kim podzielić się opłatkiem. Z mojej rodziny nikt nie ocalał oprócz mnie, a miałem przecież rodziców, trzech braci, dwie siostry i wielu kuzynów, nie tylko do naszej wioski, ale kilku okolicznych. Moi rodzice mieli małe gospodarstwo rolne na Wołyniu. Żyliśmy tam z dziada pradziada, zgodnie z wszystkimi sąsiadami, spokojnie i pobożnie. Aż do tego strasznego dnia, w lipcu 1943 roku. Już wcześniej słyszeliśmy, że działy się rzeczy przerażające. Do naszego domu przyszli w samo południe. Mnie jednego nie było. Poszedłem do lasu nazbierać chrustu na opał. Z daleka zobaczyłem czarny dym. Dopalił się nasz dom. Pobiegłem. W uszach dźwięczała mi straszna cisza. Gdzie są wszyscy? Dlaczego nikt nie gasi pożaru? Wszedłem pomiędzy płonące ściany i powyciągałem ciała pomordowanych rodziców. Nikogo nie oszczędzili. Siekierami porozbijałem głowy, nawet mojej pięcioletniej siostrze. Pochowałem ich w naszym sadzie i odszedłem. W jednym dniu straciłem całą rodzinę i ojcowiznę. Nie mam dokąd wracać, ale zawsze będę pamiętał, co powtarzali rodzice. Jestem Polakiem. A, to wy, babka, proszę. Przesuńcie się, chłopcy. I do mnie. Bo źle się dzieje na tej wsi. Milicja już zdążyła przyjechać. Dwóch aresztowano, a starego Janusza do krwi pobito. Michałowej stodołę spalono. Lecz się o was pytali, ale spokojnie, nikt nic nie powiedział. Przez lata historia milczała. O prawdę się dopominała. Za bandytów was uważano. Rodziny latami prześladowano. Bito, katowano, mordowano. Wyroki śmierci wykonywali. Ten, co katem przez lata był, dobrobycie potem żył. Zwalczała czerwona zaraza. Na żywych pozostała skaza. Nigdy nie zginie po was ślad. Choć tak chciał wróg, gad. Pytam, dlaczego was wyklęto? Dlaczego za wrogów was wzięto? Prawda z kłamstwem walczyła. Choć przez lata na to czekała. Nad mogiłami unosi się mgła, pamięć w naszych sercach trwa. W anonimowych grobach śpicie. Co o dzisiejszej Polsce myślicie? Nas, którzy walczymy o wolną Polskę, nazywają bandytami. Kazali nam złożyć broń, ogłosili amnestię. Amnestia jest dla przestępców. My jesteśmy Wojsko Polskie. Ślubowaliśmy walkę o niepodległą ojczyznę. I danego słowa nie złamiemy. Jeszcze dziś trudno mi uwierzyć, że jestem wśród żywych. Tego, co przeżyłem w dniach powstania na warszawskiej Starówce, nie jestem w stanie opisać. Brakuje słów. W pierwszym dniu powstania w moim oddziale było nas 30. Nie zapomnę euforii pierwszych dni. Wierzyliśmy,
że już za chwilę Warszawa będzie wolna. Walczyliśmy, a z prawej strony Wisły dochodziły głuche odgłosy kanonady. Armia Czerwona była już na Pradze. Jeszcze tylko musieli zdobyć Wisłę. Nie będę opisywał kolejnych śmierci przyjaciół i kolegów. Ci, którzy zostali zabici na początku, zostali pochowani przy salwach z karabinów. Ostatni znaleźli bezimienne groby w warszawskich kanałach, którymi staraliśmy się dotrzeć na Powiśle. Zostałem sam. Był koniec września 1944 roku. Przez kraty kolektora ściekowego patrzyłem na drugi brzeg. Widziałem radzieckie czołgi. Dlaczego nam nie pomogli? Dlaczego patrzyli, jak powoli wykrwawiamy się w walce o wolną Polskę? Z cywilami dotarłem do obozu przejściowego w Pruszkowie. Stamtąd trafiłem tutaj. Nie zapomnę was, moi towarzysze broni. Będę walczył o wolną Polskę, póki mi życia starczy. Jestem wam to winien. Wilk, opowiedz nam swoją historię. Miałem 16 lat, kiedy przystąpiłem do 1. Brygady Armii Krajowej. Byłem jednym z najmłodszych. Nie miałem nikogo. Zostałem sam. Nikt z mojej rodziny nie ocalał. 7 lipca 1944 roku rozpoczęła się operacja. Nazywała się Ostra Brama. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej wisiał w moim rodzinnym mieszkaniu. Tak jak w mieszkaniu w każdym wileńskim. Rankiem wróciliśmy do ataku. To był pamiętny dzień. Chcieliśmy odbić miasto z rąk niemieckich, zanim nadejdzie Armia Czerwona. Walczyliśmy na Antokolu. Z daleka widziałem Kościół Święty, Piotra i Pawła. Tam, gdzie zostałem ochrzczony. To dodawało mi odwagi. Bo przysięgaliśmy sobie, że nie złożymy broni, aż Polska będzie wolna. Dlatego jestem tutaj z wami. W sercu nie ma nic, a miał.
te ciepłe, pełne miłości święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji chciałem, dziękując Wam za to wszystko, co robicie dla naszej lokalnej, nie tylko społeczności, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ratowania życia i mienia ludzkiego, serdecznie podziękować. Teraz chciałem Wam również złożyć najserdeczniejsze serdeczne życzenia. Tak Wam, Waszym bliskim członkom rodzin, spokojnych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, no i ławy mamy święta Bożego Narodzenia. Chciałbym Wam z tej okazji złożyć życzenia wesołych, zdrowych świąt, spokojnych przede wszystkim. Po świętach będzie się kończył rok 2016, będziemy w roku 2017. Chciałbym podziękować za ten rok 2016, za Waszą mobilność, dyspozycyjność, za zapomaganie, za wyjazdy przy każdym alarmowaniu jednostki, za te wszystkie zadania, czynności, które wykonywaliście. Nie tylko przy działaniach ratowniczych, bo mieliśmy tutaj akademię życia, jak on również wspomniał. Cenna inicjatywa przeprowadzona w Ochotniczym Straży Pożarnej w Wilczu, przy dużym zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej. W nowym roku 2017 chciałbym Wam życzyć nie mniej takich inicjatyw, które przeprowadziliście w 2016 roku. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Chciałbym życzyć nowoczesnego sprzętu, tych środków, o których Pan również wspomniał. No jak wiele bezpieczeństwo jest zdrowe, nie ma co ukrywać. Wszystkich radnych, których mam zaszczyt reprezentować, chciałbym złożyć również serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych, wesołych świąt. Wszelkiej pomyślności w nowym, zbliżającym się 2017 roku. I jestem pod wielkim wrażeniem rzeczywiście i Iskiery, i młodzieży gimnazjalnej. I za to chciałbym podziękować swoim opiekunom, że są tacy ludzie, którym chce się coś pokazać. Stańcie, pasterze, Bóg się Wam rodzi, prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Wigilię w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem zakończyła wizyta świętego Mikołaja ku radości najmłodszych Iskierek.